raz drugi w tym sezonie z Okurajami. Witam Państwa, Sławomir Urbankiewicz. Za chwilę drugi konkurs. Przypomnę, wymiary skoczni 140.120 m, rozmiar 134 metry. Rekordzistą jest oczywiście Hyperlogic. Widzimy listę startową. Dzisiaj na liście startowej mniej zawodników, 47, wczoraj było 50. Nie będzie na przykład Maska, który zdecydował się powrócić do Polski po nieudanym pierwszym występie. Ale będzie Barty, wczorajszy zwycięzca Sławek, Hyperlogic, cała czołówka praktycznie. No, kto może sprawić niespodziankę, czy wygra po raz drugi Barty? Nie wiem. A może jeszcze ktoś inny? Na pewno faworytów jest spora grupa. Te konkursy w Japonii są bardzo ważne, ponieważ kreują taką grupę zawodników, która gdzieś tam później będzie w gronie ścisłych faworytów do zdobycia złota na olimpiadzie. Widzimy, będzie kończył Barty, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Myślę, że nikt nie wyrwie Bartiemu tego zwycięstwa spokojnie. Zrobił sobie ogromną przewagę nad resztą zawodników i już będzie tylko do nim, no, tylko po to, żeby potwierdzić, to, że jest najmocniejszy. Bringer rozpoczyna konkurs. Wczoraj również rozpoczynał, bez punktu było, ale teraz daleko, brawo! Jest bardzo dobry skok. 144 metry. Obym mu prowadzenie, ale noty nie najlepsze. Ale odległość świetna. Casilla 124. Zobaczmy, jak daleko on jest w stanie polecieć. Skakał również wczoraj bez punktów. 140 metrów wyzyska. Tak mi się wydało. Dokładnie 140 metrów. Daje mu to w tej chwili drugą pozycję. Kto tutaj? Domki. Zawodnik, który jeszcze nie zdobywał punktów w tym sezonie. Powinien wychodzić ze 140 metrów. Tak mi się wydaje. Jest 140, tak. Aktualnie daje mu to trzecie miejsce. DS4. Kolejny na Okurajamie. No i zobaczmy, jak poleci. Dosyć wysoko wychodzi, to wygląda całkiem nieźle, ale później schodzi nisko i nisko do takiej sytuacji. Mamy odległość 137 metrów zaledwie. Jest czwarty. Janne Haanen. Wczoraj też widzieliśmy go na Okurajamie. Również nie udało mu się zdobyć punktu. Zobaczymy, jak będzie dziś. Walczy o te metry. 141. Może troszeczkę nie. 140,5. Tak jest. Drugi w tej chwili. Janne Haanen. Jens Salome. Zobaczymy, jak on to walczy dzisiaj o punkty. Z numerem 6 na plastronie skacze, ale dostał jakiś podmuchowy się z progu i to go zbiło do ziemi i to jest bliski skok na zlepie. Odległość 132,5 metra, aktualnie ostatnie miejsce. Kuben Klo. Mieliśmy okazję go oglądać wczoraj. No nie zdobył punktu. Może dziś. Pierwsze w sezonie. Dobry skok! No myślę, że... Ojej, no byłaby szansa na razie drugiej serii, ale bez telemarku wylądował 142 metry. Aż przysiadł tam, jest dopiero piąty. Luka 98. Wszyscy zgodnie z jedną. Okurajama jest skocznią bardzo wymagającą. Trzeba być bardzo mocnym zawodnikiem, żeby tu latać daleko. Jest 136 metrów. Tak mi się wydaje, może 137. 136,5. Jest dopiero siódmy. No słabo. Marbas 02. Wczoraj skakał, dzisiaj też skacze. Może po pierwszy punkt w karierze. Wyjście z progu. Dosyć dobre, równo leci. 141 metrów, tak mi się wydaje. Wylądował. Całkiem ładnie wylądował. Nie ma na co narzekać. 141,5, aktualnie drugie miejsce. Marbasa 02. Massa 4598. Nie zdobył wczoraj punktów. Czeka. Wczoraj też czeka. Szczególnie za dużo mu to nie dało. Jest już w powietrzu. Masa 4598. 142 metry, ale lądowanie siadło.
142,5. Jest trzeci w tej chwili. Nie bez szans na punkty, ale myślę, że za dużo szans nie ma. Mati 190. Mati 190. Wyjście z progu wysokie, bardzo ładnie wyszedł z progu, mocno się położył na nartach. Trochę chwieje się powietrza, ale dobrze, 143 metry na ten moment, tak mi się wydaje. 143 jest w tej chwili na drugim miejscu, dobry skok. Mikołaj 997. Jeszcze jest zawodnikiem, który w tym sezonie nie zdobył punktów, ani jednego. Może sporo, chociaż nie, po tym skoku. Należy sądzić, że raczej punktów nie zdobędzie. 137,5 metra aktualnie, 10. Patryk Twardy. I dobrze pamiętam, nie widzieliśmy go wtedy na kolejne. Wyszedł z progu, mocno zmarł. Ale gdzieś nam tutaj znika. No, kilometrów. Gdzie powinna być informacja? 135,5, dopiero 12 pozycja. To był bardzo słaby skok. Sobu 24. Na pewno nie oglądaliśmy, ale zobaczmy, jak poradzi sobie dzisiaj na Kurajamie. 145 metrów, tak przy granicach. Ląduje sobie do 104. 134 metry, jest dopiero 12 pozycja. I teraz zawodnik, który sam o sobie mówi słaby skoczek. A teraz na sobie poradzi dzisiaj. Sapporo w Japonii. No, dla nich wszystkich problemem jest zmiana czasu, ale dobry skok, dobry skok. Na czołówkę w tym momencie konkursu. 141,5 metra jest trzecie miejsce. Zawsze. No zawsze jak na razie bez punktów. I to zawsze. Ale pewnie chciałby je zdobyć. Zobaczymy, jak teraz będzie. No jest 137,8 metra. Nisko. Raczej na punkty nie ma szans. 138,5. 11. Zielny. No, to jest zawodnik, który kończy grupę tych zawodników, którzy jeszcze punktów nie zdobyli w tym sezonie. Zielny raczej w tym punkcie. No nie zdobędzie. No oszukujmy się, szóste miejsce w tej chwili. Matis 1. On ma jeden punkcik w tym sezonie zdobyty. Za dużo to nie jest. A wyszedł dobrze w powietrze Matis, ładnie się wyłożył na artach i to będzie ładny skok! Lądowanie nie najlepsze. Może po punktu był to skok. 143 metry, aktualnie czwarty. Adik 666. No. Jako 4 punktów raczej chyba nie zdobył. Nie, nie było go w 30. I teraz 141 metrów. Tak mi się wydaje. Nie, 140,5. Jest siódmy. Jest siódmy Adik 666. Marty. Też przyjechał do Kurajamy, jak już przyjechał, to na 2 dni. No Mast, kurczę, zdenerwowany tym, co się wczoraj stało, ale również Mani 26, Łukasz 16. No zdecydowali się nie skakać w tym momencie. Martin 142,5 metra, aktualnie trzeci i to może być szansa na boom, to taki schop. Iceman. Jest też zawodnik, który, no, jeden z takich raczej słabych, ale ja bym go nigdy nie wykluczał. Nie powiedziałbym, że nie ma potencjału czy coś takiego. Zobaczmy, jak poradzi sobie teraz. Jest dobry skok. 141. Tak, gdzieś w tych okolicach nie. 140,5. Jest ósmy Iceman. Damianox. Na miejscu 30 wczoraj. Jeden punkt ci do tego konta sobie dopisał. Zobaczmy, ile sobie dzisiaj dopisze. Ale on dobrze wychodzi z progu. Później troszeczkę się chwieje. Na tym trochę traci, 140 metrów również osiągnął. 140,5, siódmy w tej chwili. Sebamur 98. Jak już mówiłem, doświadczony zawodnik, wczoraj również na 30 miejscu, jak z Damianoksem. Zobaczmy, czy dzisiaj również uda mi się zdobyć punkty. Dobry skok Sebamura, trzeba przyznać. Przyzwoita odległość. 142 metry, czwarty. Miłek. Wczoraj nie oglądaliśmy Miłka na rozbiegu Kurajamy, ale dzisiaj jest. Wczoraj była gorączka, nie mógł startować. Nie zgodził się trener, sam nie wrócił na siłach, ale teraz jest dobry skok. Na pewno jest ustawiony po tym przeziębieniu.
No jest w tej chwili trzeci, 142,5 metra. Myślę, że tak, już ma zapewnione punkty. Szymon DS4 wczoraj debiutował w turnieju Starze Świata i był bardzo wysoko. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie też tak dobry. Troszeczkę za mocno chyba też spojrzeć drugi stolik lindowany, takie sobie, ale odległość całkiem niezła, 143,5 metra, jest drugi w tej chwili. A prowadzi ten zawodnik, który spoczynał punkt. Mamy już kolejnego skoczka w powietrzu, zobaczmy jak mu pójdzie. Użyli to skok. To jest 140 metrów. Kajo 13 na 5 miejscu aktualnie, 142. Dominion Tabi. Mamy podgląd na wiatr w tej chwili. Ponad 2 metry, w okolicach 2 metrów na sekundę z przodu wieje. Dominion Tabi w powietrzu, nawet 2,3 w tym momencie. Jest dobry skok, jest dobry skok, wykorzystał te warunki. Jedno to mieć warunki, a drugie je wykorzystać. 143 metry jest w tej chwili czwarty. Sven Hanawat był wczoraj w czołówce. Zobaczmy jak pójdzie Svenowi dzisiaj. Mocny damage sobie się sprawił, ma tam dobre warunki, ale wysoko Hanawat w powietrzu. Sven Hanawat daleko! Świetny skok reprezentanta Lemek. Sven Hanawat 145,5 metra rekord skoczni. Oczywiście jest to liderem 145,88. Pobił wynik Hyperlogica, ale już na rozbiegu piki. Wysoko w powietrzu. I to jest 143, może 4 chyba nawet. 144 metry, jest drugi w tym momencie. Oskar Herlacki. Zobaczmy jak pójdzie temu zawodnikowi. Świetnie sobie wracając do skoku Svena Hanawalda, no genialne warunki, jest znakomicie wykorzystał. Ale Oskar Hernacki też nie starczy źle. Jest 143 metry, piąte miejsce w tej chwili. SH2. Steinar Hansen. Wczoraj 145 metrów uzyskał. A dzisiaj ustawi się z progu. Płasko dosyć do nart, ale odleci. Ale odleci na 144 chyba. Nie, nawet dalej 145, jest drugi w tej chwili, tylko za Svenem Hanawaldem. Hanawald pokazał klasę, kto wie, czy będzie w stanie ktoś dzisiaj go wybrzeć, bo no to ma ogromną. Domin. 159 punktów za styl. Domin w powietrzu. Daleko, 143 metry, tak mi się wydaje. 144 nawet, jest w tej chwili czwarta pozycja. Przyzwoity występ w Sapporo, trzeba przyznać. I Piotrek Ostrowski. No wczoraj nie skoczył źle, ale po tym podium zakopanym pewnie miał większe apetyty. Jest w powietrzu Piotrek Ostrowski i jest dobrze, jest daleko. 145 metrów myślę, tak jest. I jest drugi w tej chwili Piotrek Ostrowski. Dobry skok. Jelicho. No, wczoraj daleko, rzadko z maskiem, ale mask wyjechał do Polski, a Jelicho został w Japonii, nie wyjechał do Norwegii. Podjął walkę. Teraz też tak trudno wyglądało, 144 metry, taka sama nota jak wczoraj, aktualnie piąty Jelicho. Krzysiu 80-20. Tutaj było mało spóźnienie, na belkę za późno przyszedł i już wiadomo, że ma odjęty jeden punkt. Pewnie się pokaże przy wyniku, ale jak daleko poleci, no nie tak daleko, nie tak daleko. Jest odległość 142,5 metra, 160 punktów, odjęty jeden. Czyli 159, jest na 12 miejscu. Bron 797. Wyszedł wysoko z progu, to będzie niezły skok, wydaje mi się. Jest w stanie skoczyć daleko, ale trochę rozbujał. I 144 chyba było. Jest 143,5, zabrakło trochę, ale jest piąte miejsce, wysokie. Rubacz. Zobaczmy jak poradzi sobie ten zawodnik zwycięzca. Dengelberg był drugi, Bischofshofen wczoraj przyzwoicie, ale bez tego błysku, zobaczmy jak dzisiaj Rubasz, daleko! 143,5, tak mi się wydaje. Nie, dalej, 144, jest szósty. Hyperlogic, wczoraj na miejscu znakomitym trzecim. To jest jego skocznia, był rekordzistą, już nie jest. Ale jak daleko teraz poleci Hyperlogic, jest 144 metry. Tak mi się wydaje, jest znowu, są znowu świetne noty i znowu jest drugi w tym momencie. No i zobaczmy jak zakończy ten konkurs dla Hyperlogica. Grinter.
mówiłem o tym, że poniżej oczekiwań skacze. Ale jak daleko skoczy teraz mój Intel? Tam 143 metry w okolicach lądował. 143,5 były rekordzista świata z badminton. Siódme miejsce w tej chwili Ritera. Kaliber. Świetny występ miał w Oberstdorfie i to jest jego jedyne podium w tym sezonie, ale teraz dobrze, teraz daleko Kolider. Jest odległość 145 metrów, w tej chwili na piątym miejscu. Bardzo dobry skok Kolibra. Tom nie był zadowolony ze swojego wczorajszego występu, ale wpadł w jakiś dołek. Jemu potrzebny jest jeden dobry występ. Później jakoś się nakręca i skacze dobrze z zawodnikiem, który potrzebuje dobrego nastawienia psychicznego. W tej chwili 145 metrów daje mu miejsce siódme. Ale noty miał niskie niestety. Prusio, zostało sześciu. Zwycięzca z Badmintendorf. Walczył o podium kilka razy, był czwarty. Wygrał w Kulm, ale teraz 142,3 metry bliżej. 143,5. No siódme miejsce, bo dobre noty dostał. Grex. Też w jakimś dołku jest w porównaniu z początkiem sezonu, ale wyszedł wysoko z progu Grex. Jest dobrze, jest 145 metrów. Wraca do gry tym skokiem na pewno. 145 metrów jest czwarty, nie można go wykluczać, rozdając medale olimpijskie. Manuzik. Wczoraj czwarty poza podium, a dzisiaj wyszedł wysoko z progu Manuzik. Ma dobre noszenie, ma dobry wiatr. Manuzik daleko! Świetny zawodnik, klasa sama w sobie i teraz daleko. Również potrzebował 145 metrów, aktualnie drugi. Przegrywa jedynie ze Svenem Halawaldem. Matthew, Sławek i Barty zostali na górze. Pokazuje Miran też, że są dobre warunki, że Matthew może skakać i zobaczymy, jaką odległość uzyska. Dobry, solidny zawodnik, zwycięzca z Kusamo Lillehammer i Bischofshofen. 144,5 metra, dziewiąty dopiero. No zobaczymy, jak się spisze Barty i Sławek. Ależ ma teraz śnieg Sławek, to wszystko zaczęło padać w ciągu sekundy. Te tory są zasypane, ale odbił się mocno z progu, leci i walczy o metry, dokąd doleci? 144, może 5. Może po środku, tak jest, 144,5 metra, aktualnie czwarty. Nie będzie go dziś na podium. No i Barty również ma gęste opady śniegu. Jak poradzi sobie wczorajszy zwycięzca? Odbija się z progu i leci. Czy po zwycięstwo, czy nie? Myślę, że na podium będzie na pewno Barty. Daleko. Noty. Noty ma niższe. Sven Hannawald wygrywa. Barty drugi. O punkt przegrał z Hannawaldem. Ależ to był dobry skok Bartiego. A zatem Hannawald, Barty, Sylwestrzuk, Hyperlogic, Sławek, Ostrowski, Grex, SH2, Koliber, Piki, Matthew, Tom, Jakub Granowski, Prusia, Winter. Na 16 miejscu ex aequo Bringer, Domin, Jericho, Rubasz. Na 20 Mati, Mat 190, Oskar Hernacki, 22 Szymon, DS4. Dalej Dominion, Tabi, Krzysiu, 80-20, Miłek, KJ, 13 Martin, słaby skoczek, Sebomur tam był jeszcze. Za 30 Marbas 02, Damianox, Masa, Adik, Jane, Haonen, Zielin, Casillas, Domking, Ruben Klau, DS4, zawsze Mikołaj Bożenski, Luka, i jeszcze kilku zawodników. Powinniśmy zobaczyć również czołówkę klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tutaj się wiele nie zmieniło, tylko Manuzik wyprzedził Matia, jest Barty, Sławek Manuzik, Matthew Grex, Mask, Rusio Smolarkus, Tom Koliber, Hyperlogic, Shank, Mrintel, Rubasz, Gron. Za tydzień zawody w Willingen, to już będą ostatnie zawody przed Igrzyskami Olimpijskimi w Park City. Serdecznie zapraszam do obejrzenia tamtych konkursów. Dziękuję, do usłyszenia.